Dziś w cyklu o filmowych relacjach polsko-francuskich przenosimy się na wietrzne wybrzeże Portugalii, by spotkać tam dwóch wielkich oryginałów – Andrzeja Żuławskiego i Witolda Gombrowicza. Zafascynowany Gombrowiczem, portugalski producent Paulo Branco szukał w filmowym świecie reżysera równie osobnego, oryginalnego. Zadzwonił więc do Andrzeja Żuławskiego z propozycją ekranizacji Kosmosu. 74-letni wówczas Żuławski swój poprzedni film zrobił 14 lat wcześniej i wydawało się, że zakończył już reżyserską karierę. Ale pokusa była zbyt wielka. I tak powstaje Kosmos. Na podstawie ostatniej powieści Gombrowicza, ostatnie dzieło Żuławskiego, przez wielu uznane za jego opus magnum, czy artystyczny testament. Opisane przez Gombrowicza przedwojenne Zakopane, do którego przyjeżdża student prawa i początkujący pisarz w poszukiwaniu twórczej weny, Żuławski zamienia na prowincję portugalską. Gombrowiczowscy bohaterowie zamiast Polaków stają się Francuzami. I chociaż telewizor, laptop czy samochód świadczą o współczesności przedstawionego w filmie świata, tak naprawdę postaci zdają się dryfować w otoczeniu niedookreślonym, gdzieś poza konkretnym czasem i przestrzenią. W jednym z wywiadów Żuławski uzasadnia swą decyzję słowami: Polska z lat 30. z góralskimi ciupagami zadusiłaby gombrowiczowski kosmos. A ja to nakręciłem w Portugalii, czyli nigdzie. Na pytanie, co kosmos znaczyć może dziś w Polsce, Żuławski odpowiada: jakiej Polsce? Przecież nie jest tak, że tu jestem ja, a tam jakaś Polska. Jestem Polakiem, czyli Polska jest tam, gdzie ja. Nie chodziło więc Żuławskiemu o wyzbycie się własnej polskiej tożsamości, a wręcz przeciwnie, zamanifestowanie jej światu w najbardziej efektywny sposób. Nie jest łatwo streścić fabułę filmu, zresztą jak to u Gombrowicza, to nie ciąg przyczynowo-skutkowy jest tu najważniejszy. Oto młody pisarz Witold razem ze swoim zniewieściałym kolegą Fuksem przyjeżdżają do portugalskiego pensjonatu prowadzonego przez ekscentryczne małżeństwo. W pensjonacie przybywa jeszcze oszpecona w wypadku służąca Katasia oraz piękna i tajemnicza Lena ze swym mężem. Obie kobiety wzbudzają graniczącą z obsesją fascynację Witolda. Jedna poprzez swą urodę i zmysłowość, druga poprzez owej urody zeszpecenie. Obsesją ogarniającą bohaterów stanie się seria tajemniczych, pozornie niezwiązanych ze sobą zjawisk. Wróbel powieszony na drucie, dziwne znaki na suficie wskazujące jakiś kierunek, ustawione pod dziwnym kątem grabie. Detale stają się elementami szalonej układanki, a może labiryntu znaczeń, pozbawionych logiki i sensu. Kosmos jest więc filozoficzną groteską, parodią mieszczańskiego kryminału, w którym studenci próbują ułożyć w logiczną całość absurdalne znaki sugerujące tajemniczą zbrodnię. Pogrążenie się w gąszczu owych fiksacji prowadzi bohaterów w coraz gęstszą sieć absurdalnych powiązań, coraz głębsze otchłanie szaleństwa, którego konsekwencje okażą się tragiczne. Przyjrzyjmy się bohaterom. Długowłosy Witold to pisarz pochłonięty pasją tworzenia. Nieustannie toczy ze swymi towarzyszami albo z samym sobą dysputy o filozofii czy sztuce. Sztuka go ukształtowała, zdaje się wręcz nią oddychać. Mamy więc cały zestaw cytatów literackich, Stendhal czy Sartre, jak i filmowych. Bresson miesza się tu z Bessonem, Charlie Chaplin z Jamesem Deanem, a Murnau ze Spielbergiem czy George'em Lucasem. Ekstazę Witolda, opętanie sztuką na granicy egzaltacji, wielu krytyków interpretowało jako cechy młodego Żuławskiego. I rzeczywiście, choć już samo imię sugeruje, że powieściowy Witold stanowił alter ego Gombrowicza, to Żuławski wzbogaca go o swoje pasje i obsesje. Sauvage puissance d'une pensée débile. Ale w tym zawieszonym w Portugalii francusko-polskim kosmosie
Spotkać możemy aż trzech bohaterów, których Gombrowicz i Żuławski uczynili swymi artystycznymi odpowiednikami. Związany ze światem mody Fuchs, który wymyka się na nocne eskapady w poszukiwaniu erotycznych przygód, wydaje się antytezą dla pogrążonego w intelektualnych obsesjach Witolda. Zafascynowany Pasolinim, w jednej ze scen opowiada fabułę teorematu, Fuchs zdaje się symbolizować gombrowiczowskie podążanie za seksualnymi popędami. Życie chwilą, bez oglądania się na konsekwencje, gdy owe krótkie chwile przyjemności stają się źródłem cierpienia. Ale obok Witolda i Fuchsa jest też właściciel pensjonatu Leon, starczy alter ego Gombrowicza, lub wręcz samego Żuławskiego. Żałosny i imponujący zarazem król życia. Początkowo śmieszny i budzący politowanie, ostatecznie okazujący się postacią najbardziej tragiczną, zgorzkniałą i złamaną przez życie. Wobec Witolda przyjmuje rolę mrocznego nauczyciela, który wtajemnicza i wprowadza swego podobiecznego do bytowania w pustce zdegradowanego człowieczeństwa, pozbawionego nadziei. Lorsque vous faites quoi là, monsieur Léon? Rien. Je fais rien. Je fais ce qu'on fait toute une nuit. Rien. Le bonhomme est debout. S'assied, cause et crie. Rien. Le bonhomme assure. Vent, se marie pas. Rien! Le bonhomum marchum dans sablum! Kosmos jest więc filmem o tej opozycji pomiędzy energią młodzieńczej pasji i obsesji tworzenia oraz tej energii utraceniem, rezygnacją spowodowaną utratą wiary w odnalezienie sensu. No właśnie, czy rozpaczliwe poszukiwanie sensu wśród całej serii groteskowych zdarzeń skazane jest na klęskę? Rozpadają się międzyludzkie relacje, prawda okazuje się urojeniem, a nadzieja naiwnością. Czy we francusko-polskim kosmosie triumfuje nihilizm? Według niektórych krytyków nie ostaje się tu żadna wartość. Może poza jedną, metafizyczną, tworzeniem. Wydaje mi się jednak, że odpowiedź nie jest aż tak prosta. Świadczy o tym ciekawe zakończenie filmu, swoiste rozdwojenie. Widzimy oto dwie wersje tej samej sceny. W jednej Witold odjeżdża samotnie, w drugiej towarzyszy mu Lena, z którą udało mu się nawiązać nić porozumienia, relację, która ma szansę przerodzić się w coś prawdziwego i pięknego. Oczywiście i tutaj pojawia się ironiczna sugestia, że motywacje Leny nie są do końca bezinteresowne. Pyta Witolda, czy zrobi z niej aktorkę. Ale mimo wszystko ich wspólne zniknięcie w bramie, nad którą widnieje wpisane w trójkąt oko opatrzności, symbol porządku świata, wydaje się nieść nadzieję. Nadzieję, że mimo całego chaosu, w którym pogrążeni są bohaterowie, udaje się ocalić coś więcej. To jednak nie koniec filmu. W momencie pojawienia się napisów końcowych, Żuławski odwraca kamerę i odsłania szwy filmowego tworzywa. Widzimy kamerę, aktorów i ekipę szykującą plan do kolejnego ujęcia. Bohater, który popełnił samobójstwo, nadal żyje. Powieszone zwierzęta okazują się tylko rekwizytami. Stworzony na ekranie świat okazuje się niczym więcej niż stworzonym na ekranie światem. Nasączoną absurdami i pełną surrealistycznych inspiracji postmodernistyczną układanką. Hipnotyzującą, ale przecież wziętą w nawias. Będącą kłamstwem, żartem. Napisano, że Kosmos Żuławskiego jest filmem o sztuce jako próbie oswojenia świata. Obłaskawienia demonów i przełamania lęków. Czy ta iskierka nadziei, którą znajdujemy w filmie, wystarcza, by obłaskawić otaczający nas chaos? Odnaleźć ten być może wcale nieistniejący sens? Odważmy się więc i szukajmy jej, nawet za cenę pogrążenia się w szaleństwie. Cóż innego nam pozostało? A waszym zdaniem jest nadzieja w kosmosie Gombrowicza i Żuławskiego? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście Kina w Plecaku, możecie to zrobić klikając na dzwoneczek pod ekranem. A jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, linki do nich pojawią się na końcu filmu. Do zobaczenia za tydzień.